Wiesz, co dzisiaj widziałam na mieście? No. Misie, te, które nie lubisz, które są porozstawiane po Białymstoku, ubranego w czapkę i szalik. To było takie cute, tak jak miś... Koło Pałacu Branickich? Tak. Znasz taką bajkę miś Paddington? Paddington. Paddington. Zawsze mi się to myli z nazewnictwem Pedigree. Pedigree. Tak wyglądał identycznie jak miś Paddington. Przesłodko. I były dwie dziewczyny, które zrobiły mu zdjęcia, ale to nie było, wiesz, typu jeden snap i koniec, tylko one zrobiły mu z każdej możliwej wersji dookoła niego. To było dziwne, piękne jednocześnie i zabawne. Okej. Okay. Nie lubię tych misiów. Ja wiem, dalej nie wiem dlaczego. Bo to jest taka... Nie to Berlin, nie to Wrocław. Zajmali sobą. A w Berlinie co jest? Niedźwiedzie. Przeszkadza ci po prostu, że to jest chyba ten sam symbol, co w Berlinie? Tak. Okej. Okay. A może nasze to są misie polarne? Tylko, że na miedzi tego nie widać. Tak, zaśniedziały. Tak, dokładnie. Cześć wszystkim. Dzięki, że nas słuchacie ponownie. Dzisiaj wracamy do was z odcinkiem na temat miłości, ale trochę bardziej pod kątem walentynek niż ostatnio. Mam nadzieję, że mieliście okazję sobie zrobić test, jaki macie język miłości, żeby to pięknie wykorzystać na walentynkach, które są niedługo. Zrobiłam krótki wstęp, to teraz Olu powiedz, co dokładnie będziemy dzisiaj omawiać. Dzisiaj będziemy omawiać pomysły na randkę w walentynki w budżecie studenckim. Dokładnie, czyli nisko budżetowo. I też chciałam jeszcze zaznaczyć na początku, że nie wiem jak Oli, ale moje pomysły nie są jakieś wymyślone i górolotne. To wszystko jest raczej coś w ramach przypomnienia, że proste wciąż może być fajne i pomysłowe, albo zrobić coś starego w nowy sposób. Także to nie będą jakieś złote rady na to, jak polecieć samolotem do Paryża niskobudżetowo. Nie tutaj, nie tym razem i nie dzisiaj. W sensie, no fajnie by było, wiesz, polecieć pierwszą klasą do Paryża i sobie zjeść w najdroższej restauracji, ale... Ale to się wyklucza ze słowem niskobudżetowo. Tak. Może kiedyś, kochani, miejmy nadzieję, może kiedyś. Po coś w końcu studiujemy, tak? Żeby jednak pracować i godnie zarabiać. Okej, okay, to może. Okej. Okay. Ola, papierkami nożyce, co? Dobra zabawa była. Ten, kto pierwszy zaczyna. Do trzech czy do raz? Do trzech. Do trzech. Tradycja. Czekaj, na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ha. Jeden, jeden. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa. Tak. Dwa, dwa. Raz, dwa, trzy. Kurczę. Ach, wygrałam. Decydujesz. Zacznę od czegoś bardzo prostego i pewnie już to wszyscy wiecie, ale ja jestem po to, żeby wam przypomnieć. Wspólne gotowanie lub kolacja, ale żeby nie było nudno, to na przykład możecie coś ugotować, a później zaprosić partnera na kolację, zawiązać mu oczy i żeby sobie zgadywał, co będzie miał na talerzu jako formę zabawy. Możecie go karmić albo może sam sobie próbować znaleźć drogę do buzi widelcem. Jeszcze raz, zawiążesz? Młodszy? A, fajnie. Podoba ci się? Ola ogólnie w naszym duecie jest jedyna, która może pełnoprawnie obchodzić walentynki z kimś. Także będziemy na niej testować, czy te pomysły się sprawdzają i czy są fajne. Dobrze, także taki krótki wstęp i pamiętajcie, że wspólne gotowanie jest świetne. Czy to właśnie z partnerem walentynki, czy z jakiejś innej okazji komuś na urodziny, ale trzymamy się jednak daty 14 lutego dzisiaj i możecie też wtedy wziąć przepis, który jest trudny, którego normalnie byście nie zrobili, na przykład krewetki. Ale to jest ode mnie pomysł. Teraz Ola, co masz? Dobra, mój pomysł jest bardziej pracochłonny. Okej. Okay. Ja się tak bawiłam z moim bratem, kiedy miał urodziny czasami. Mhm. Otóż potrzebujesz do tego prezentu, nie musi być to koniecznie kupiony prezent. Możesz, nie wiem, dać jakiś kupon na coś, co druga połówka bardzo lubi. I robisz takie podchody, czyli druga połówka się budzi, dostaje jakąś kopertę na przykład z zadaniem do wykonania, żeby dostać kolejną część, albo zagadkę, gdzie jest kolejna część i tak sobie chodzi i szuka tych wszystkich rzeczy i fajnie by było, jakby to było związane z jakimiś tam momentami waszego związku, aż dochodzi do tego prezentu. Fajne, taka podróż po swój prezent. Tak. A ty możesz siedzieć i się śmiać, jak druga osoba kombinuje.
Bardzo fajny pomysł. I też nisko budżetowo bardzo. Nisko. No. Super. Lecimy dalej. U mnie bardzo krótko, tylko rzucę hasło seans filmowy. Film jest zawsze dobry. Tylko trzeba się pogodzić, jaki film. Dalej mam malowanie i tutaj mam różne wersje, bo możecie na przykład sobie wziąć dwa płótna i każdy sobie rysuje obok przy winku na przykład wspólnie. Albo na przykład możecie się pobawić w takie coś, że macie tam 10-minutowe okresy, coś malujesz i się wymieniacie obrazami i druga osoba dalej maluje i co z tego wyjdzie. Można też zrobić bardziej, nie wiem, pikantną wersję albo ciekawą, można po sobie nawzajem malować. Tak jak w filmach zawsze było układanie na sobie sushi. Tak. Ogólnie muszę powiedzieć, że wpadłyśmy na ten pomysł wspólnie. Jest rewelacyjnie. Ja też mam zapisane, że wspólne malowanie na płótnie, na przykład siebie nawzajem i szczerze, im mniej umiecie malować, tym fajniej, bo i zabawniej. Tak. I mniej stresu. Zdecydowanie. To już sobie odhaczę, skoro już wspomniałyśmy o tym. Kolejnym pomysłem, na który już wiem, że Ola wpadła na to samo, jest wycieczka. Czy to z piknikiem, czy sama wycieczka i spacer. Ja osobiście bardzo lubię po prostu długie spacery, więc mnie by usatysfakcjonowała sama ta opcja, ale jeżeli do tego właśnie przygotujecie jakiś posiłek sami, to dodatkowo miło zaskoczy partnera. Tak, to ja tutaj mogę się podzielić, że u mnie jest taka tradycja w rodzinie, że na święta wielkanocne zawsze idziemy do zoo i robimy sobie tam piknik, to myślę, że to też się sprawdzi. Przy jeżeli jakim będzie, zwierzęciu? Jak idziesz od jednorożca, nosorożca. Ola, ja nie widziałam tam żadnego jednorożca, nie pokazałaś mi. W stronę słoni, okej. Okay. Julka już wie. Ja już wiem, byłam tam raz, ale ja już pamiętam. No, bo miałaś dogłębną wycieczkę ze mną. Bardzo dogłębną. Moi kochani, powiem wam tak, czułam się jak z przewodnikiem. Ja oglądam zoo jednak niedokładnie, bo to jest takie coś. Podchodzę tam, gdzie tylko mnie interesuje, przez chwilę widzę te zwierzę i idę dalej. Niektóre właśnie pomijam, jeżeli myślę, że są nieinteresujące, a z Olą systematycznie podeszłyśmy do każdej wystawy, do każdego gatunku zwierzęcia. Byłyśmy u gadów, płazów, ptaków, wszystkich. Stawonogów też. Stop wszystkich, ale dzięki temu, jaka jestem teraz bogatsza w wiedzę. Fajnie było, dziękuję. Ja się cieszę. Polecam się na przyszłość. Dokładnie, jeżeli będziecie się wybierać na randkę do zoo, zabierzcie Olę ze sobą. Może jakaś tam mała opłata będzie przy tym, ale to już w postaci wiecie. Jedzenia. Na priv. A, no na przykład. Tylko weźcie przed uwagi co do diety. Dobrze. Teraz ty. To ja mam pomysł taki, że można w sumie pograć razem w planszówki. Czek u mnie też odhaczony. U mnie się na przykład marzy, żeby kupić sobie to Ego Love dla par. Ale można też pograć razem w gry komputerowe, jak lubią dwie osoby. Też o tym myślałam, że wcale wieczór z konsolą nie musi być taki nudny i nerdowy. Tak. Po prostu, jeżeli lubicie to robić obaj, no to w czym problem spędzić tak walentynki? Po prostu włączcie sobie światełko dla klimatu, zróbcie sobie jakieś fajne jedzenie. Tak, przekąski, odpalacie konsolę albo nawet każde swojego laptopa i gracie razem. I tym razem bez wyrzutów sumienia, że będziecie grali całą noc, bo zazwyczaj obowiązki na następny dzień nie pozwalają na to, a tym razem możecie sobie tłumaczyć, ej, są walentynki, a my tak chcemy spędzić ten wieczór, więc zróbmy to. My to robimy dla związku. Tak, dokładnie. To jest, żeby umacniać nasze więzi. Jest tyle świetnych gier dla dwóch osób. Ja na przykład mam jedno do polecenia, tylko musicie poczekać, aż znajdę w galerii. Simsy? Nie, to jest bardziej ambitna gra. Dalej mam mówić. Tak, to weź Ola, mów dalej. Dobra, to ja miałam taki pomysł, może nie na cały dzień, ale można coś dobrego zrobić dla świata i może na przykład razem pójść oddać krew. I potem dostajesz czekolady, potem możecie razem jeść te czekolady. Mam! O! Dobra. Grę, które mogę wam polecić i w którą możecie zagrać we dwoje, jest It Takes Two. Okay. Nie jestem w stanie wam opowiedzieć o niej więcej, po prostu wiem z polecenia, że jest świetna. O, w ogóle mi się przypomniało, że na TikToku mi się ciągle pojawia pomysł na prezent dla drugiej osoby na walentynki, teraz zwłaszcza mnie bombardują tą reklamą, że można zamówić personalizowaną grę. Bardzo fajne. Można tak zaskoczyć swojego partnera. No. Skoro z poprzedniego odcinka dowiedzieliście się, jeśli nie, to teraz was informuję, że u mnie językiem miłości jest wspólny czas, czyli spędzanie razem chwili, to mam dla was pomysł w związku z tym.
nie w sensie, żebyście dla mnie zrobili niespodziankę, tylko jeżeli ktoś również ma ten język miłości, no to możecie to wykorzystać. Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład wasz partner ma jakieś hobby i wy jesteście w stanie jemu w nim towarzyszyć, to po prostu weźcie w tym udział. On będzie czuł się ważny, ponieważ poświęcicie mu uwagę tak naprawdę i temu, co jest dla niego istotne. Na przykład, nie wiem, jeżeli lubi sport, idźcie z nim nawet na siłownię, albo pójście razem na ściankę wspinaczkową, albo na łyżwy. Jeżeli lubi na przykład malować, to też się łączy z tym, co wcześniej powiedziałyśmy. Zróbcie razem malunki na płótnach. Jeżeli lubi grać w gry, zagrajcie z nim w grę. Już powiedziałyśmy, w co możecie razem zagrać. Chodzi mi właśnie o tego typu rzeczy. Żebyście towarzyszyli im w rzeczach, które oni po prostu lubią robić i w sposób, jaki lubią spędzać czas. I to jest też oczywiście bardzo nisko budżetowo, bo czasami to nawet nie wymaga dodatkowych efforts. Bo jest na przykład w cenie. Chodzi mi o to, że na przykład jeżeli wasz partner ma karnet na siłownię, to wy możecie tam pójść pierwszy raz i zawsze pierwszy raz na siłownię jest za darmo, bo testujecie siłownię. Taki tam protip, jeśli ktoś nie wiedział. Ogólnie można kupić taki plakat do zdrapywania z pomysłami na randkę. I jakby zdrapujesz i robisz to, co ci to powie. I to już w ogóle jest niespodzianka dla was obojga, a wiadomo, że niespodzianki zawsze smakują dobrze. Teraz taki właśnie znalazłam za 65 zł, to też... To jest nisko budżetowo, jeżeli mówimy o inflacji, to już to nic nie będzie za 5 zł. I masz na przykład idźcie razem na rolki. Albo dokładnie. Idźcie na musical. O, albo idźcie oglądać gwiazdy. Świetna sprawa. Tylko do tego będziecie musieli wyjechać raczej za miasto, bo w mieście gwiazd nie ma. No, ale to dalej. Dalej jest pomysł. Zgadzam się. Mam dla was jeszcze pomysł, jeżeli chodzi o spóźnialskich. Po prostu wykorzystajcie atrakcje miejskie. Czy kino? Fun fact. W 2023 roku akurat walentynki wypadają w tani wtorek w kinie. Także możecie skorzystać z tego. Czy to bilard, czy to kręgle, ścianka wspinaczkowa, jeszcze raz powtórzę. Wszystkie atrakcje miejskie, jeżeli jesteście spóźnieni co do prezentu, pomysłu, czy po prostu atrakcji, no to weźcie udział w co wam miasto oferuje. Tak. I pamiętajcie, nie przyznawajcie się, że zapomnieliście. Brońcie, Panie Boże. Moja babcia zawsze powtarza, że można składać życzenia na urodziny 3 dni przed i 3 dni po. O. Dokładnie. Także ja czasami jak zapomnę, to się tym tłumaczę, ale wy jednak nie zapominajcie, że 14 lutego jest raz. I raczej nie obchodzi się tego ani 3 dni przed, ani 3 dni po. Zwłaszcza, że zaraz tłusty czwartek. Dokładnie. Yes. A gdyby tak połączyć i cały dzień siedzieć i jeść pączki razem? To dopiero świętowanie 3 dni przed, 3 dni po. No. Okej, to mój jeszcze jeden z ciekawszych pomysłów, kreatywny dosyć, ale wciąż bardzo nisko budżetowy, to są prezentacje multimedialne. O! Fajny pomysł, co? Tak. Każdy z was może wylosować sobie temat i później na przykład do wspólnie zrobionej kolacji łączy się z pierwszym pomysłem, oglądacie i przedstawiacie. Albo tematy poważne, jak nie wiem, wasz związek, albo coś w stylu, nie wiem, tematy poważne sami sobie wybierzcie, albo tematy luźne. A, ja myślałam właśnie o takich bykowych prezentacjach. No, dokładnie. A to na TikToku masz takie, kogo bym cię zamienił, jakbym mógł, na kogo i potem dają pustą stronę zawsze, a potem ta druga osoba klika następny slajd i tam zawsze ktoś jest. Świetne pomysły, możecie je wykorzystać do siebie. Okej, okay. Mamy nadzieję, że przysłużyliśmy się wam i o ile nie wykorzystacie naszego ani jednego pomysłu, to miło spędzicie czas w walentynki. Czy to czas na nasz... To zdecydowanie czas na nasz kącik artystyczny. Ty czy ja, czy papier, kamień, nożyce? Nie, już bez tego. To jak ja wcześniej zaczęłam, to teraz ty dawaj. Dobrze. To ja dzisiaj mam dla was, żebyście sobie zobaczyli obraz Mariusza Lewandowskiego. Kocham jego obrazy. To jest malarz surrealistyczny. I obraz Idź. Śliczny. Tu jest śmierć. Wiem, zauważyłam. No, jest piękny. Nie będę go interpretować ani nic mówić, tylko powiem, żebyście sobie zobaczyli. Ale patrzysz na to i już od razu masz jakieś emocje. Tak. Takie... Ma bardzo ładne kolory.
Tak. Ja wam polecę dzisiaj biografię, autobiografię i pamiętnik, jeżeli chodzi o kategorię książki. I to jest Will, po prostu Will, bo to jest o aktorze Will Smith. To owoc procesu poznawania samego siebie i odkrywania możliwości własnej woli. To opowieść o tym, co można dzięki niej osiągnąć i od czego można się dzięki niej uwolnić. To historia człowieka, któremu udało się zapanować nad swoimi emocjami, napisana w taki sposób, by pomóc czytelnikowi okiełznać jego emocje. Niewielu z nas będzie miało okazję doświadczyć ogromnej presji towarzyszącej publicznym występom na największych scenach świata. Wszyscy jednak możemy sobie wyobrazić, jak to, co napędza nas na pewnym etapie naszej życiowej drogi, może okazać się zbędnym balastem, przeszkodą na kolejnych etapach życia. Połączenie uniwersalnej mądrości oraz fascynującego życiorysu Willa Smitha sprawia, że książka Will to książka wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, tak jak jej autor i główny bohater. Moi drodzy, ja ogólnie nie czytam tego typu książek, bo mnie zwyczajnie nudzą. Porady życiowe od kogoś i cała historia jego życia. Ale tutaj się na to skusiłam, ponieważ byłam bombardowana informacjami, żeby sięgnąć jednak po nią, bo jest bardzo interesująca i porusza wielu ludzi. I faktycznie, jak ją przeczytałam, to stwierdzam, że niektóre rzeczy mi się przydały i faktycznie je stosuję w moim życiu. Jest taka tam historia, moment, to już na samym początku książki o budowaniu muru i to jest metafora do tego, jak cegiełka po cegiełce jesteśmy w stanie do czegoś dojść. Także ja bardzo polecam tą książkę od siebie. Mam nadzieję, że wam się spodoba i nawet jeśli nie jesteście fanami tego typu gatunku książek, to to się okaże w tym przypadku trafione. Dobrze, to chyba kończymy. Dziękujemy bardzo. I dziękuję wam bardzo również. Teraz zapraszamy na odcinek o następnym dniu. Dokładnie, do usłyszenia za chwilę.